Dzień dobry, Mikołaj Polak, Biuro Promocji. Dzień dobry, Tomasz Rakowski. Czy możemy prosić o więcej szczegółów? Jakie cele Ministerstwo Edukacji i Nauki chce osiągnąć tym wsparciem finansowym? No, po pierwsze, chcemy, żeby Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu była uczelnią, która się rozwija, której baza, zaplecze sportowe, infrastrukturalne jest na jak najlepszym poziomie i stąd to wsparcie, bo w Gdańsku musi być silna uczelnia sportowa, AWF jest takim miejscem, dlatego minister edukacji udziela tego wsparcia. Czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące wydatkowania tych pieniędzy? No to są pieniądze przeznaczone na infrastrukturę, tak? Czyli na inwestycje w budynki, w hale, tak więc stricte budowa obiektów jako takich. Panie rektorze, czy moglibyśmy się podzielić planami dotyczącymi wykorzystania tych środków? No, środki na pewno będą wykorzystane w sposób zasadny. Na chwilę obecną kończymy remont budynku B i te środki będą takim jakby zabezpieczeniem, chociaż nie ukrywam, że tu raczej już mamy pełne pokrycie na tą inwestycję, także ta kwota przyznana będzie wykorzystana przede wszystkim na remont naszej infrastruktury sportowej. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych efektów inwestycji? Czekamy teraz na zakończenie etapu planowania, czyli ja myślę, że to jest około roku, półtorej roku aż, kiedy nasi architekci, czy firmy wynajęte przez nas architektoniczne skończą koncepcję rozbudowy, koncepcję renowacji naszych obiektów sportowych. Wtedy będziemy mogli przejść do rzeczywistego takiego realnego remontu, takiego namacalnego, że będzie widać po prostu robotników u nas. Do tej pory te pieniądze będą u nas na koncie procentowały, bo to są obligacje, więc one są wysoko procentowane, odsetki będą zasilały budżet naszej uczelni.